23-latek nie miał stałego miejsca zamieszkania i został namierzony przez głogowskich policjantów w wynajmowanym lokalu. Zatrzymali go na gorącym uczynku dokonywania oszustw. Na portalu internetowym, na jednym z portali aukcyjnych umieszczał oferty sprzedaży różnych przedmiotów. Były to drobne przedmioty, najczęściej elektronika, jakieś elektronarzędzia, telefony lub konsole. Kusił ceną, ta cena była rzeczywiście atrakcyjna, bardzo niska. Nie miał oczywiście zamiaru wysłać tego towaru, ponieważ go nie miał. W ten sposób 23-latek oszukał ponad 100 osób. Sprawa nie jest zamknięta. Policjanci nadal weryfikują listę oszukanych osób z całego kraju. Mężczyzna liczył na to, że sama kwota, a najczęściej były to bardzo atrakcyjne ceny, no nie będzie zachęcała tych ludzi do dochodzenia swoich praw, do zgłaszania. Być może liczył również na to, że będą się wstydzili tego, że zostali oszukani w ten sposób. 23-latek usłyszał zarzuty oszustw, za które grozi do 8 lat odsiatki. Decyzją sądu 25 grudnia został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policja przypomina, że oszustwo jest przestępstwem ściganym z urzędu.